Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie Wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi. A przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim? I przyodzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie, Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przebyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a. Nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie, wtedy odpowie im. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś, do życia wiecznego. Oto. Słowo Pańskie.. Tobie Przech, Przejdź Duchu Święty przez piękne, umiłowane serce Maryi, aby każdy z nas uczył się, na nowo miłości Bożej, miłości do bliźnich, aby, miłując bliźnich zranionych, najmniejszych, miłować samego zranionego, ukrzyżowanego Pana. Błogosław więc to nauczanie, błogosław nasze serca, nasze uszy, abyśmy słuchali, błogosław moje serce, moje też usta, abym głosił to, co Ty chcesz, a unikał tego, co nie chcesz. Przejdź, Duchu Święty. Maria, Maria, Malachas, Manachenu, Chatulu. <laughs> Więc cała ta dzisiejsza liturgia Słowa Bożego jest zachętą do tego, aby czynić miłość i miłosierdzie naszym zranionym braciom i siostrom, naszym bliźnim, wszystkim, którzy są udręczeni, cierpiący, spragnieni, głodni, którzy są przebyszami, wiegrzymami, którzy chorują, którzy są w więzieniu, którzy są nadzy, aby ich przyodziać, aby ich nakarmić, aby ich napoić, aby ich przyjąć, pocieszyć, aby mieć serce, serce Jezusowe dla tych ludzi, być odbiciem Żywego serca w tym świecie, serca Pana, aby nie być obojętnym na łzy płaczących, aby e, czynić miłosierdzie dla innych, będąc też dobrym dla innych również przez to, że będzie się im mówić prawdę. Bo tutaj w tym pierwszym czytaniu jest zachęta, żeby nie kłamać, mówić prawdę, <laughs> nie oszukiwać bliźniego, żeby dawać, a nie kraść. Żeby, jeżeli się przysięga, to zgodnie z prawdą, a nie fałszywie, żeby nie, bez, nie, bez, nie bezcześcić imienia pana, ale wzywać je z szacunkiem i miłością, żeby wspierać tych, którzy są głusi, tych, którzy są niewidomi, tych, którzy są sparaliżowani, aby nie mieć nienawiści do bliźnich, aby cierpliwie znosić krzywdę, urazy chętnie darować. Aby przebaczać nawet najgorszym wrogom, aby to wszystko czynić, naśladując Pana Jezusa, który jest naszym mistrzem, i on właśnie tak postępował. Oczywiście trzeba też napominać, czasem bardzo surowo. Nie wolno milczeć, kiedy ktoś czyni zło. Trzeba reagować, trzeba bronić uciśnionych, pokrzywdzonych. Tak zachowuje się ktoś, kto idzie drogą świętości, bo Pan powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli to wszystko ma nam pomóc naśladować właśnie Pana Jezusa, Boga naszego, który jest święty, bo takie postępowanie jest święte. Świadczy o tym, że idziemy drogą świętości. A postępowanie wbrew temu wszystkiemu jest postępowaniem zgódnym, które prowadzi do nawet potępienia, do zguby wiecznej. Więc każdy z nas na pewno chciałby usłyszeć słowa Króla Jezusa, każdy z nas, będąc po prawej stronie, mamy nadzieję, że staniemy po prawej stronie naszego króla, jako owce wierne oddane mu, a nie jako kozły. Możemy i spodziewać się, że usłyszymy słowa błogosławieństwa wiekuistego. Pójdźcie błogosławieni u Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, dla was od założenia świata. Weźcie w posiadanie królestwo. Czyli będziemy, wierzymy, dzięki Bożemu miłosierdzie, jeżeli będziemy czynić to, co mówi nam dzisiaj Pan też w tej liturgii Słowa i szczególnie w Ewangelii, to posiądziemy królestwo. Będziemy królować. Będziemy nazywani błogosławionymi Ojca naszego, Ojca Jezusa. Królestwo przygotowane zanim ten powstał świat, już było przygotowane dla nas Królestwo Boże. Dla tych, którzy... Zranionym braciom i siostrom najmniejszym czynili zawsze miłość, miłosierdzie. Zawsze byli pełni serca dla takich ludzi. Jeszcze słowo z Psalmu 19, nie wprost może związane z tym, co powiedziałem, ale odnoszące się do prawa pańskiego, do prawa Jezusowego, bo Jezus przyszedł przynieść nowe prawo. I tutaj jest zachęta do słuchania prawa Bożego, prawa Jezusowego, które jest prawem miłości. Kto słucha to prawo, kto nim żyje, to jest napisane, że to prawo doskonałe pokrzepia duszę takiego człowieka. To słowo Boże uczy nierozważnego mądrości, aby stał się rozważny i mądry. Kto słucha słów Jezusa, tego serca napełniane jest radością. Nakazy Pana radują serce. Kto słucha przykazań Pana, olśniewane są Jego serce, dusza, ciało, oczy. O przykazanie Pana olśniewa oczy, olśniewa oczy oczywiście te duchowe serca. Więc taki człowiek słuchający Pana żyje w światłości Pana, żyje w promieniach miłości i miłosierdzia. On nigdy nie zaśnie w śmierci duchowej. Oczy ma otwarte. Oczy Jego wpatrują się w światłość Pana, bo słucha słów Pana, bo słucha mądrości, która płynie od Pana. A więc miejmy zawsze oczy, serce otwarte. On nas wszystkiego nauczy, pokrzepi i rozraduje.